Dziękujemy, do zobaczenia. To był Jan Bilert z przeglądem portali internetowych, a ja mam dla Państwa płytę, nową płytę grupy Familiaris. 11 maja, dokładnie w Kościele Farnym, premiera tej właśnie drugiej już płyty tej grupy, która nosi tytuł Nasze życie w Twoich dłoniach. To jest owoc wielomiesięcznej pracy muzyków. No tak to z reguły jest, że jak się płytę przygotowuje, potem wydaje, to wiele miesięcy nad nią trzeba pracować. Z tej okazji goście w studiu. Razem z nami Paulina Królak, zespół Familiaris i Zenon Puk, projekt Postaw na rodzinę, a także profilaktyk uzależnień, tak, między innymi. Drodzy Państwo, pytanie chyba na początek do Pauliny. Projekt Familiaris, zespół, czym jest ten projekt? No to jest zespół rodzinny, w skład którego... Słowo klucz, zespół rodzinny. Tak, zespół rodzinny, stąd też nazwa Familiaris. W skład którego wchodzi oczywiście moja siostra, mój tato, no i moja skromna osoba. Swoją działalność zaczęliśmy w 2013 roku. No i działamy cały czas, coraz bardziej się rozwijamy. Jak to się zaczęło? Jak pojawił się pomysł na tego typu zespół, na tego typu muzykę? O, w ten sposób. Pojawił się w taki sposób, że na początku grałam w zespole młodzieżowym, ale niestety po jakimś czasie, wiadomo, każdy poszedł swoją drogą, swoją stronę na studia, dlatego też z racji tego, że bardzo zależało mi na tym, aby kontynuować, ponieważ skończyłam też szkołę wokalną i chciałam gdzieś cały czas śpiewać, no to postanowiłam, że zaproponuję taką współpracę właśnie mojemu tacie, który jest wieloletnim gitarzystą, bo 20 lat grał również w jednym zespole. No i miał długą przerwę dosyć, aczkolwiek zaproponowałam mu: tato, a może jednak spróbujemy i zaczniemy tworzyć swój zespół. Do tego oczywiście zaproponowałam też taką współpracę mojej siostrze. Nie było oporów. Nie było oporów, aczkolwiek ona może jest bardziej troszeczkę taka gdzieś tam była, o, taka troszeczkę wstydliwa, a teraz dzięki temu zespołowi też po prostu rozwinęła skrzydła. Udało się ją otworzyć. Ten projekt, ten zespół pokazuje, jak ważna w naszym życiu jest, albo inaczej, jak ważna powinna być rodzina. Oczywiście. Rodzina to jest taki uniwersalny mikroświat człowieka. Ja tak uważam. I zaczynamy od rodziny z uwagi na to, że często w mojej pracy jako profilaktyka uzależnień rodzina stanowi takie centrum tego życia społecznego. To jest podstawowa komórka, która powinna naprawdę się uzupełniać, która powinna ze sobą być ze wszech miar dla siebie wspólna. Natomiast no, ja pracując właśnie w tej działce, spotykam się z różnymi sytuacjami. Właśnie te problemy polskich rodzin, jakie są najczęstsze? No, to jest przede wszystkim uzależnienie od czegoś, prawda? To są różne sytuacje związane z przemocą w rodzinie, która wynika również i jakby z tych ekonomicznych spraw. Ale nie tylko, bo każda rzecz jest bardzo ważna. Życie jest naszym takim organizmem naczyń połączonych i uważam, że każda sfera naszego życia powinna być w jakiś sposób łączona. I stąd też jesteśmy zainteresowani tą promocją tej płyty, żeby naprawdę pokazać, że rodzinnie można bardzo wiele działać w rodzinie. I ta rodzina jest naprawdę takim nośnikiem tego wszystkiego, tego dobra, prawda? Ta płyta jest właśnie nośnikiem dobra, połączeniem fantastycznych wartości rodziny, a skoro promocja 11 maja, to powiedzmy, albo inaczej, uchylmy rąbka tajemnicy, co na tej płycie się znalazło, bo jak wspominałem, owoc wielomiesięcznej pracy. I cóż jest tym owocem? Cóż jest tym owocem? Owocem jest ta płyta, która nosi tytuł... 14 utworów na niej. Tak, 14 utworów na niej. To są utwory, które gdzieś zaczęły towarzyszyć nam chyba od początku naszej, nazwijmy to, kariery, od 2013 roku, kiedy zaczęliśmy tworzyć najpierw muzykę chrześcijańską, bo również wykonujemy drugi nurt muzyczny, to jest poezja śpiewana, ale właśnie jeśli chodzi tutaj o muzykę chrześcijańską, to po prostu to jest jakby
zebranie tych wszystkich utworów, które oczywiście części, tak, które zaczęliśmy tworzyć od początku naszej działalności, od 2013 roku. I na tym utworze przede wszystkim, na tej płycie przede wszystkim pojawi się utwór, który promuje tę płytę. Utwór nazywa się Uwielbiam Cię Panie, do którego właśnie teraz... To jest pierwszy utwór, pierwszy. Tak. Czternastka, Zaufaj Panu. Zaufaj Panu, tak. A Uwielbiam Cię Panie do tego utworu teraz w sobotę nagrywamy teledysk, do którego też zaprosiliśmy wiele osób, między innymi osoby niepełnosprawne z naszego pniewskiego Jaworu. Zaprosiliśmy dzieci z parafialnej świetlicy Caritas, młodzież z naszego pniewskiego liceum. No, myślę, że w Pniewach chyba jeszcze takie coś się nie działo nigdy, dlatego też bardzo się cieszymy, że to właśnie teledysk będzie nagrywany na terenie gminy Pniewy. Cały w ogóle patronat nad tym wydarzeniem, zarówno jak i nad premierą płyty, objął pan burmistrz miasta i gminy Pniewy, więc no dość duże przedsięwzięcie, dużo pracy. Ale takiej radosnej pracy. Czyli które... będzie wszystko. Jest teledysk, jest płyta, będzie premiera. Będzie czego premier. Chcieć więcej, byle tylko obiekt był dobry. Panie Zenonie, czym jest projekt Postaw na Rodzinę? To jest ogólnopolska kampania taka, w którą myśmy weszli jako Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Uzależnień. Ja uważam, że myśmy przedtem prowadzili poprzez festyny takie spotkania. Natomiast odeszliśmy teraz od tych festynów i skupiliśmy się na... W takim cyklu porozmawiamy o uzależnieniach. U nas też gościliśmy aktora Lecha Dyblika, który mówił o sobie. Ostatnio teraz był u nas autor i prowadzący program Ocaleni w Telewizji Polskiej, Rafał Porzeziński. Mam dosyć dobre kontakty właśnie w tym zakresie z osobami uzależnionymi, które też mogą dać świadectwo. Bo to jest trochę tak, że osoba, która coś przeszła i z czegoś wyszła, jest autentyczna, jest naturalna, potrafi przekazać te emocje, które gdzieś tam drzemały i opowiedzieć o tym, jak ja sobie z tym poradziłem, a skoro ja sobie z tym poradziłem, to ty również możesz. Jak najbardziej. I taki jest odbiór właśnie tych, którzy słuchają. Tak my właśnie do tego podchodzimy. Mhm. Uważam, że to jest bardzo cenne, bo to jest taka obiegowa opinia, jakby nie określa tego wszystkiego. A staramy się pokazać na zewnątrz, jak to wszystko wygląda, otwarcie, transparentnie, żeby to naprawdę było takie zrozumiałe dla wszystkich. Mhm. To na koniec, Paulino, skąd czerpiecie inspirację do pisania muzyki, do pisania tekstów tych utworów? Skąd to się bierze? Myślę, że z góry. Po prostu z góry. Myślę, że z góry, odpowiedź. Naprawdę. Najprostsza, ale najbardziej chyba właściwsza odpowiedź, tak. No, Pan Jezus daje nam dużo siły w tym, że możemy to wszystko prowadzić i możemy to tworzyć i Jemu chwała. 11 maja, Kościół Farny, godzina 19, premiera drugiej płyty, waszej drugiej płyty zespołu Familiaris, noszącej tytuł Nasze życie w Twoich dłoniach. A naszymi gośćmi Paulina Królak, zespół Familiaris i Zenon Puk, projekt Postaw na Rodzinę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Do zobaczenia.